Witamy. Witamy w kolejnym odcinku Miotły Czasu. Z tej strony Paweł Kobus. To jest zwycięzca konkursu Giganci Historii, a także jeden z 10, uczestnik wielkiego finału, jeden z 10, którym zajął drugie miejsce. I Paweł Wojtyś, autor kilku książek o górach świętokrzyskich, z których jedna została wyróżniona na międzynarodowym konkursie książek o górach. Tak. Witamy w kolejnym odcinku Miotły Czasu i jednocześnie Miotły Travel tym razem. Z tej strony Paweł Kobus i Paweł Wojtyś. Dziś mamy dla Was dość niezwykły, można by rzec, specjalny odcinek, chociaż jest to nasz główny, sztandarowy cykl Miotła Czasu. W tym odcinku podzielonym na dwie części, kończącym już definitywnie naszą opowieść o historii Łysej Góry, Świętego Krzyża, przeniesiemy się w świat wybitnie kolorowy i egzotyczny. Bowiem ten odcinek Miotły Czasu nagraliśmy w ostatniej, największej salce Muzeum Klasztornego na Świętym Krzyżu, która poświęcona jest misjom prowadzonym w różnych częściach świata przez obecnych gospodarzy klasztoru, misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej. Dlatego właśnie będzie to również nasz drugi odcinek z cyklu Miotła Travel. W tej opowieści przeniesiemy Was w czasie i przestrzeni na różne kontynenty naszego globu, a zwłaszcza na kontynent afrykański, zaś szczególnie do Kamerunu. Zatem właśnie już za chwilkę wyjaśni się tytuł tego odcinka. My, przewodnicy, w tej opowieści będziemy mieli najlepszego przewodnika z możliwych. Zupełnie wyjątkowego gościa. Już za moment się o tym przekonacie. Aha, jeszcze jedno. Film, który za chwilę zobaczycie, jest jednym z naszych pierwszych filmów. Częścią kilkugodzinnego nagrania z 7 marca 2023 roku, gdy, delikatnie mówiąc, mając znikome pojęcie o sztuce filmowej, wpadliśmy jak szaleni do klasztoru i dewastacyjnie, wręcz przeciążając sprzęt, nagraliśmy na jednym wydechu nieomal kilka godzin materiału filmowego. Dlatego prosimy Was o wyrozumiałość i skupienie się raczej na treści naszego przekazu oraz na tym, co ma do powiedzenia nasz gość. Tak, szaleństwo, rozpacz i gniew. Będzie ciekawie. Zaczynamy. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Miotła Czasu. Z tej strony Paweł Kobus, przewodnik świętokrzyski. I Paweł Wojtyś, również przewodnik świętokrzyski. Jesteśmy na Świętym Krzyżu w klasztorze dawnym pobenedyktyńskim. Dzisiaj gospodarzami są misjonarze oblaci. Jesteśmy w części Muzeum Misyjnego w największej salce. Byliśmy już wcześniej w tej części historycznej. Teraz jesteśmy w tej części poświęconej misjom prowadzonym przez misjonarzy oblatów w różnych miejscach świata. I mamy gościa. Mamy gościa, oczywiście. Ojciec Stanisław jest naszym gościem. Zapraszamy, ojcze Stanisławie. Tutaj bliżej. Tutaj jeszcze bliżej, żeby nas było dobrze słychać. O, tutaj się ustawimy. O. No, pozdrawiam serdecznie wszystkich. No, w Kamerunie byłem 37 lat prawie. Przedtem trzeba było się nauczyć języka francuskiego, bo tam urzędowym akurat jest francuski i angielski, a ja byłem na tej, w tej części frankofońskiej. No. Jak to się dzieje? Od razu zapytam, tak? Czy, która część Kamerunu mówi po francusku, która po angielsku? Tak? Geograficznie. No, najpierw to była kolonia niemiecka. Bardzo krótko, tak. Tam byli 35 lat. Mhm. I w 1915 roku Francuzi z Anglikami się zmówili i wygonili Niemców. No i podzielili się tak niesprawiedliwie, bo Anglicy wzięli tylko zachodnią część kraju, Kamerunu, górzystą, która przylegała do Nigerii. Na zachodzie
na południowym zachodzie. I to taka mała część tylko. Tam na mapie to akurat no, taka malutka część. A tak można by powiedzieć, że 5/6 to zabrali Francuzi. Francuzi. No. Ale niestety sprawiedliwy podział. Języki urzędowe są dwa, ale jest 200 ponad plemion i każdy ma swój język. No, dla misjonarzy, dla ludzi przybywających, którzy tam chcą żyć, no to jest utrudnienie, wielkie, wielka bariera. Ale jest coś takiego też, które pomaga. Na północy jest taki język najeźdźców, muzułmanów, fulbejów. Język fulfulde. Oni narzucili. No i ci ludzie tam, to jest język taki obiegowy. Taka lingua franca, jak to się mówiło, prawda? Czyli no, język, którym się wszyscy porozumiewali. Tak. Na południu Kamerunu, na południowym wschodzie, to tak bardziej jest takim językiem obiegowym język Ewondo. Ewondo, takiego plemienia, które jest wokół stolicy Yaoundé. Tak, no. No, nasze zgromadzenie, jak Pan Paweł zauważył, jest zgromadzeniem misyjnym. Misyjnym. Kościół musi być misyjny. Jeżeli by nim nie był, nie stawał się, to by po prostu umarł, nie? Tak jest. Jakie tam problemy są, proszę księdza, tak, na misjach? Problemy. No, z czym się tam my mamy bardzo... Ja też miałem. Mamy tu wielka ignorancja, jeżeli chodzi o Afrykę, Afrykanów. No, pamiętam, ja po nauce języka francuskiego w Paryżu to płynąłem statkiem do takiego największego portu na zachodnim wybrzeżu Afryki. Douala, to jest miasto wielkie, wielki port w Kamerunie akurat. I stewardem na tym statku był taki Włoch, Camillo. I on mi powiedział takie pierwsze, takie no, mocne stwierdzenie. I Padre Stanisławo, w Afryce nie ma dzikusów. I to my tak, żeśmy sobie wymyślili, no nie ma. Mówi, i powiem ojcu, że dzikusi są w Europie. Zobaczy ojciec. Ja byłem trochę zdziwiony, no ale potem chyba się to sprawdziło. No. I tak od samego początku przybyłem, to wielki problem, no pod każdym względem. Nowy świat. Spotkanie z nowym, innym całkiem światem. I byłem na północy Kamerunu, pod Saharą, taki długi kraj Kamerun. Nazwa pochodzi z języka portugalskiego, Camarões. No, w XV wieku Portugalczycy tam robili prospekcję wybrzeża zachodniego Afryki. I kiedy przybyli do Zatoki Gwinejskiej, właśnie tam, gdzie ten port jest, port Douala, no to tam akurat wpada do tej zatoki, do Atlantyku, rzeka Wury i ogromnie dużo krewetek widzieli. No to czerwono było całkiem. No i nazwali kraina krewetek. Po portugalsku Camarões to jest krewetek. Czyli kraina krewetek. Kraina krewetek. Kamerun. Kamerun. Kto to wiedział? Myśmy tego nie wiedzieli. Nie wiedzieliśmy. No tak. Choć to tam to jest wybrzeże, tak no. I kraj od tej ciśniny aż do wybrzeża, do jeziora Czad. To już w Saharze. Bardzo długi, ponad 2000 kraj. No. Ponad 200 plemion. Każde ma swój język. To jest taki wielki problem, zwyczaje też. Są ogromne dwie grupy, tak można by powiedzieć, z tych ludów. Ludy nigrosudańskie na północy akurat, a dzieli się Kamerun na dwie części, północny, południowy i północny. Południowy i północny, taka jest wyżyna Adamawa. Na południu to Kamerun zielony, 9 miesięcy pada. Deszcz, wielkie lasy tropikalne, no puszcze. A potem jak się tak wspina
no tą wyżyną, na tą wyżynę Adamała jest takie miasto Gaundere, potem się zjeżdża serpentyną gwałtownie z 1300 metrów i wpada się w piec. Inny świat. Pod każdym względem. Inny klimat. No, ludzie też inni tutaj na południu, to są ludzie Bantu, no, od Gany aż do Cape Town na południowej Afryce, to są największa grupa ludów, no, Bantu. Może nie Bantu. Tak. A tutaj właśnie, jak się tak już zjedzie, inni ludzie, pod każdym względem, nie? To jest taka wielka grupa ludów, się zaczyna ludów nigrosudańskich. To całe Mali, no, Czad, Sudan. To są te kraje tak, Sahelu. Tak. To pod subsaharyjskim. No, to już tak od Senegalu, to już tam jest. No, tak to jest. No i... A ojciec, jak z kim konkretnie? Z jakim plemieniem miał do czynienia? Ja najpierw akurat byłem w plemieniu Gidarowie. Oni tam historię opowiadają zawsze, to jest tradycja ustna była cały czas. Najpierw misjonarze wprowadzili alfabet w tych plemionach, tłumaczyli Ewangelię, no, Pismo Święte najpierw tworzyli, co mogli. A tak to wszystko było ustne, dlatego Afrykanie mają ogromną pamięć. Bo to przekaz był z pokolenia na pokolenie, opowiadali sobie historię. I oni przybyli z północy, tam gdzieś z Sudanu, no, szukali no, takich terenów lepszych, zielonych. No i tak ta pustynia ich wyganiała podobno na południe, gdzie więcej zieleni, gdzie więcej deszczu, gdzie można było żyć. Gidarowie, no i takie miasto Gider jest. Teraz to już jest takie większe miasto, przedtem było małe miasteczko. No, ale była fabryka bawełny, więc... I miałem takie szczęście na samym początku. Już na samym początku przyjechałem w sobotę, a w niedzielę ojciec Franciszek, który teraz jest w Kodniu nad Bugiem, no, znaliśmy się już z seminarium. Mówi, a nareszcie przyjechałeś. No, dobrze, że jesteś. Jutro, niedziela, pojedziesz do swojego sektoru. Będziesz miał dwie msze święte, no, w takich większych wioskach. Mówi, no, ale ja nic. Mówi, po francusku. Prawisz homilię, powiesz po francusku, katecheta przetłumaczy. No i tak było na początku, zanim człowiek się nauczył. Ogromnie dobrzy ludzie. To jest, dla mnie to była pierwsza rzecz, jak mi ktoś pyta, co tak cię uderzyło w Afryce? Ludzie. No. Tak pojechaliśmy z ojcem Franciszkiem do takiego miasta Garła, gdzie było biskupstwo. Tam można było zaopatrzyć się, można było kupić chleb, bo tam 110 km było. I ja tak zostałem na naszym... Zapytam, przepraszam, czy 110 km się po chleb jeździ w Afryce? Tam się jechało wtedy tyle, tak. To jest naprawdę niesamowite. A teraz nie, teraz już nie. Czarnych czasach. No. To które to były lata, kiedy ojciec był? No ja tak wyjechałem w 1973 do Francji, tam byłem w roku. To ty się jeszcze nie urodziłeś. Ja też nie planuję. Rok później żeśmy się urodzili obaj. No powrócę do tego, bo to takie bardzo ciekawe i dla mnie to było takie błogosławione. Bo czekam na ojca Franciszka, który poszedł na biskupstwo, niedaleko nasza prokura i tak z biura prokury naszej wychodzi taki stary człowiek w sutannie czarnej, no, na boso, po żwirze gorącym. I tak patrzę na niego, pierwszy, tak byłem zdziwiony i mi mówi, jak się masz, młody człowieku? Mi dobrze, no. A skąd przybywasz? Mi z Polski przybywa. Z Polski? I tak, no, z Polski. A, no ja byłem we Francji, w Niemczech, ale w Polsce nie byłem, ale mówią, że wy Polacy to żeście dużo wycierpieli od innych narodów, tak jak my od was, białych. No, nie, od nas żeście nie wycierpieli, a no od Polaków to chyba nie. No. I ja po coś przyjechał.
No, no jestem oblatem. A jesteś oblatem. A, no. No, ja mam sąsiadów oblatów. Jestem z południa Kamerunu. Nazywam się Szymon Peke, ale wszyscy mówią na mnie Baba Simo. Baba Simo. Baba Simo. Tak, Mbappé. No. I mam misję w Tukumbere. No, ale wokoło są oblaci. No, a Ewangelię znasz? No po to przyjechałem, chyba trochę znam. No. A widzisz, Ewangelia najważniejsza. No, pamiętaj, to nie ty, to nie ty. No, ty jesteś malutki jak ja. Ja jestem mniejszy może od ciebie wzrostem. No, ale to Jezus. Pamiętaj, pamiętaj. I jeżeli młody jesteś, mi tak powiedział, no. Jest blambek, po francusku to nie żółto dziób, tylko biały dziób. Biały dziób. No, przyjechałeś dopiero. Możesz przyjąć moje rady, możesz nie przyjąć, no. Bo wy biali, jak przyjeżdżacie do Afryki, to chcielibyście wszystko zmienić. Wszystko. I tak się spieszycie zawsze. I zawsze prędko. I tyle jest ewangelizacji cementu, piasku, kamienia. Ja trzeba żyć. Trzeba żyć. I moja rada, najpierw zamykaj twój dziób. Otwieraj oczy, uszy. Patrz, słuchaj, ucz się. No, zobaczysz. No, nawet nie będziesz wiedział, jak i kiedy ludzie zaczną się gromadzić, będą powstawały wspólnoty chrześcijańskie. To było najtrudniejsze do realizacji. Naprawdę. No. I to takie ważne, takie ogromnie ważne, ważna nauka dla mnie. No. Ale jak człowiek widział, jak no, kobieta z banem, no, 20-litrowym takim tutaj na głowie. No. Kilka eksponatów. No, dziecko na plecach, inne może tam drepce przy nodze. I w porze suchej idzie do wyschłej rzeki 3 kilometry. No, kopie metr dół w korycie rzeki, nabiera wody, myje się, dziecko myje jedno, drugie. A potem nabiera wody w dzban i wraca 3 kilometry do wioski. No to wtedy to człowiek. No to nie można było tylko tak. Jakby komuś odłączyli wodę, to niech sobie pomyśli, jakie są tak, no zresztą misjonarze, tak zresztą jak benedyktyni tutaj, nie, ale oblaci francuscy, jak przybyli w 1946 roku, to przyjęli metodę ewangelizacji Jezusową. Jezus nie tylko nauczał, ale pochylał się nad biedą ludzką. I to idzie zawsze razem. I Francuzi to mówią, nie. Głosić Ewangelię i dbać o rozwój. Annonce de l'Evangile et le développement. I takie te dwa sektory, takie były bardzo mocne dla nich. Od samego początku. Dopiero w 1946 roku przybyli. Tam na północ Kamerunu przedtem nie było w ogóle chrześcijan. To była kraina pogan i muzułmanów, jak mówili Francuzi kolonizatorzy. No, ale widzieli ogromną potrzebę. Ludzie umierali na choroby różnego rodzaju. Bieda ogromna. Pierwsza rzecz, szkolnictwo i szpitalnictwo. No, wyobraźcie sobie, że tam na tym terenie, to wielki teren, bo to północa po tej wyżynie Adamała aż do jeziora Czad, to jest wielki teren, to założyli przez 8 lat 60 szkół pełnych podstawowych i jedno wielkie koleż z pełną maturą. To sporo, no, czyli szkolnictwo i szpitalnictwo. Ogromnie. Tak jak benedyktyni. Tak, sprowadzili siostry z Francji do specjalistki od edukacji
Le Fils du Saint-Esprit, córki Ducha Świętego. To takie zgromadzenie jest specjalne. I, no i szpitale. To było takie ważne na każdej misji, żeby był ośrodek zdrowia. Bardzo to tak powoli. I też sprowadzili inne siostry, bretonki, no, z takiego regionu zachodniej i północnej Francji, siostry Serca Pana Jezusa z Saint-Jacques. No. I to naprawdę niesamowite kobiety. Oddane, ofiarne. I tak powoli by w każdej misji, wszędzie, gdzie była większa misja, to była szkoła i ośrodek zdrowia. I to było zawsze razem. I to była taka służba. Nie tylko głoszenie Ewangelii, ale zawsze tak jak Jezus, pochylanie się nad biedą ludzką. A coś, jakaś niebezpieczna przygoda ojca z przygód to tyle było, że... Jakaś jedna najbardziej dramatyczna? Może najpierw jeszcze coś takiego ważnego. Myśmy przejęli po ojcach Francuzach, tam brakowało powołań, więc z Polski żeśmy dojechali do Kamerunu i przejęliśmy taką metodę, ich też dobrą, no, formację biblijną katechetów. Bez katechetów cóż byś zrobił? Jeden, jak masz ponad 30 wniosek do obsłużenia, prawda, już. No i kiedyś tak na przerwie po lekcji pytam takiego starego katechety, dlaczego wy jesteście tak dobrzy? Nie, Szymon, dlaczego jesteście tak dobrzy? Jesteście ogromnie biedni, wszystkim się potraficie dzielić. No, gościnni jesteście bardzo. No. I do tego radośni. To dla mnie, dlaczego? I on mi tak mówi, ja jeszcze byłem na początku, może 3 miesiące, nie rozumiałem. Tam już sprawowałem mszę świętą po gidarsku i tak dalej, ale nauczyć się języka bardzo trudno jest, nie? I mówi, afua, my zaufu na on taba, my zumba na drąty. To często to tak mówię ludziom. My mamy bardzo dużo przysłów. To jest nasza mądrość, wielka mądrość, która nam pomaga żyć razem między nami. No, ojciec wie, że życie polega na dobrych relacjach z innymi ludźmi. I to przysłowie wszyscy znają, wszyscy, a ono oznacza: człowiek, który daje, nie umiera. Skąpiec przemija jak wiatr. No, od razu napisałem sobie na chytry, to było pierwsze dwa razy. Pierwsze przysłowie, które się nauczyłem. No, naprawdę ludzie ogromnie dobrzy. Często byłem zażenowany i w buszu. No, trzeba było to, też każdy z nas prawie leczył z misjonarzy po mszy świętej, po katechezie, po omawianiu spraw wspólnoty, bo dopiero za miesiąc się przyjedzie do tej wioski. To jeszcze trzeba było leczyć ludzi. Wiedzieli, że biały przyjedzie, ojciec przyjedzie, to już i muzułmanie, i niechrześcijanie wszyscy się ustawiali pod drzewem przy samochodzie. I każdy z nas miał taką ogromną walichę z blachy aluminiowej. I lekarstwa przeciw chorobom tropikalnym, prawda? Z encyklopedią. Można było, każdy misjonarz mógł dostać w Paryżu, no, Secours Catholique, takie, taka, no, jak złożyło się podanie, prośbę, to pełna walizka z lekarstwami. I jeszcze raz dosyłali w kartonach te lekarstwa, jeszcze raz, a potem każdy musiał sobie już radzić. No i prawie każdy misjonarz leczył jeszcze 2-3 godziny potem. No, a na końcu kobieta przynosiła ten ból z sosem i to był obiad zawsze, nie? Także i ludzie zawsze coś przynosili. No, ogromnie wdzięczni, nie? No, trzeba było wozić do szpitala ukąszonych. Kobiety nie potrafiły urodzić, bo wydają za mąż, kiedy córki są za młodem, 14-15 lat, taki zwyczaj jest, i z pierwszym dzieckiem to jest problem.
problem. No to w nocy nawet przyjeżdżali, nie tylko tam zakrzyknął katecheta, na mobiletce przyjechał, czy na rowerze. Trzeba było szybko do samochodu jechać i do szpitala wyobrazić ludzi. Bardzo często. Ale ludzie byli ogromnie wdzięczni. Także zawsze jajka dawał, albo koguta, no biednie on, albo jak tam zabili czasem jakąś kozę, bo na mięso to mieli takie malutkie kuski czarne. Bardzo dobre mięso. To kawałek tego mięsa przynosili. Orzeszki ziemne, arachidowe, no, czy jakieś owoce, to zawsze, zawsze wdzięczni, dobrzy ludzie. A proszę ojca, mam nietypowe pytanie. Bo tak mówią, czasem jeszcze w dawnych czasach, pamiętam też tu w Muzeum Misyjnym, też inni oblaci opowiadali, że w Afryce trzeba dać tłustą krowę, żeby dobrą żonę mieć, to prawda? To nie we wszystkich plemionach, ale jest takie jedno plemię niedaleko. Ja byłem akurat u Gidaru. Musisz potem, sobie kupić tłustą krowę. Potem następne plemię było Giziga Mundang, a potem już na granicy z Czadem połowę plemienia było w Kamerunie, połowę w Czadzie i to było plemię Tupuri. No to byli też trochę tacy ludzie wysocy, mocni, przodkowie takiego plemienia Sao, którzy żyli na brzegu jeziora Czad, tam jest akurat. No i oni byli ogromni ludzie, no tylko ludzie. I ci u Tupurych jest dużo krów, mają dużo to krów, są stepy, no tak. I kiedyś za żonę wiano, to dawała rodzina syna. Tak. Rodzinie córki. Także odwrotnie. No to za żonę nawet 12 krów. Bychów. Tak, bo to w tych takich kulturach to się raczej się kupowało. No to jest wiano, to się nazywało wiano. Czyli raczej liczba niż jakość tych krów, tak? No ja nie wiem, to tam, ale... A proszę ojca, a mówili, że tłusta żona lepsza od chudej? No właśnie, jak jest taki... A to też jest problem. To jest na północy Kamerunu na przykład, tam gdzie właśnie to jest te ludy nigrosudańskie, to ludzie są wysocy, szczupli. Wysocy, szczupli, nie? Mają taką samą twarz jak my, nosy i tak dalej, wszystko tylko czarnoskóra, prawda? Sudan. No. A na południu są właśnie Bantu, semi-Bantu i jest takie wielkie, największe plemię w Kamerunie, które nazywa się Bamileke. Bamileke. Ich jest prawie 10 milionów. Największe plemię. Bardzo ludzie pracowici, zaradni ludzie. No to wszyscy są tacy. No, tak. I najpiękniejsza jest kobieta ta, która jest najgrubsza. To wtedy ma Bamileke to są naprawdę. Widzisz, pamiętaj to. No, to bardzo, bardzo takie kobiety. Jestem przykrowy kobiety. Mocne. No, także tak patrzy z tyłu, jak idzie to. Bamileke, nie, Bamileke. No. To powiedzmy może jeszcze, ojcze, tak ogólnie, jakie rejony świata jeżdżą oblaci? Wszystkie, czy są jakieś miejsca, gdzie może raczej gdzie nie jeżdżą? Gdzie nie jeżdżą. No tu jest mapa, nie? Tu jest mapa. No to ta mapa już jest od dawna i to nie są wszystkie kraje, gdzie są oblaci. Czyli możemy w skrócie powiedzieć, że wszystkie kontynenty. Tak? Na wszystkie kontynenty. Na wszystkie kontynenty. Nie wszystkie kraje. To trzeba jeszcze dodać przynajmniej 15 krajów, gdzie jesteśmy tu więcej. Więcej niż doszło. Gdzie jesteśmy. No, bardzo często. Naprawdę często. No, trójka to jest Kamerun akurat. Teraz taka wielka misja polskich oblatów to jest dziewiątka Madagaskar. Ta wyspa tam akurat. Na południowym wschodzie Afryki. Dużo rzeczy z Madagaskaru też. Misjonarze. Przywożą jak. Ujda
Zatem Paweł, skoro ojciec Stanisław przeszedł do oblatów na Madagaskarze, w tym Polaków, to może przypomnijmy innego naszego krajana, który w nieco odmienny sposób próbował zdobyć tę wyspę i serca jej mieszkańców. Jasne, myśli zapewne o Maurycym Augustie Beniowskim, słowackim szlachcicu, urodzonym roku pańskiego 1746. Co możemy tak pokrótce o nim rzec? Za udział w Konfederacji Barskiej na terenie Rzeczpospolitej został zesłany w głąb Rosji i kierowano go konsekwentnie na wschód, najpierw Syberia, a potem niegościnna Kamczatka. W roku 1771 Beniowski zorganizował ucieczkę statkiem z Bolszewiecka na Kamczatce właśnie. Trasa owej szalonej eskapady wiodła od Morza Arktycznego i wybrzeży Alaski przez Japonię i Tajwan do chińskiego Makau, skąd, mijając francuskie kolonie na Oceanie Indyjskim i południowe wybrzeże Afryki, łajba Beniowskiego dociera do Europy. Jako że podróże kształcą, w głowie Beniowskiego rozkwita plan kolonizacji Madagaskaru. Ów projekt przedstawia on na dworze francuskim i spotyka się tam z akceptacją swoich koncepcji. Z legitymacji francuskiej na Madagaskarze przebywał od marca 1773 roku do października 1776 roku. Na swoją stałą bazę obrał miejscowość Marancet, obecnie Maroan Setra, w północno-wschodniej części tej wspaniałej wyspy. Z tego miejsca rozpoczął energiczne działania mające na celu zbadanie i zagospodarowanie w imieniu króla Francji. Tej wyspy. Tej wyspy oczywiście. Czynił to w tak umiejętny sposób, że bardzo szybko zjednał sobie mieszkańców tego raju na ziemi. W roku 1776 został obwołany przez tubylców wielkim królem Ampan Sakebe. Ponoć zorganizował swoją murzyńską gwardię trochę na wzór Polski, bowiem ubrał podległych mu miejscowych wojaków w rogatywki. Słuchajcie, sielanka nie trwała długo, ponieważ Beniowski był w swoich poczynaniach nie tylko niekonwencjonalny, ale też bardzo skuteczny, co rodziło konflikty z sąsiednimi koloniami francuskimi. Z wyspy Bourbon od roku 1793 do dziś Reunion oraz Île-de-France, czyli dzisiejszy Mauritius. Beniowski zostaje odwołany do Paryża, gdzie zabroniono mu powrotu na Madagaskar. No ale człowiek ten, jako awanturnik i obieżej świat, usiedzieć na miejscu nie mógł. W kolejnych latach odwiedza też Amerykę Północną, gdzie angażuje się po stronie powstających Stanów Zjednoczonych. Niespokojny duch pcha go jednak do raju na ziemi. W roku 1785 powraca na Madagaskar. Witany jest szalonym entuzjazmem przez tubylców. Jednak po podjęciu wrogich kroków przeciwko Francuzom naraża się nieuchronnie na interwencję zbrojną z ich strony. Ginie 23 maja 1786 roku od pierwszej salwy francuskich muszkietów podczas ataku na jego siedzibę. To co, Paweł? Awanturniczy żywot Beniowskiego zakończył się tak, jak żywot innych awanturników, a zwłaszcza tych, którzy mieszali się w politykę. Dlatego my, awanturnicy czasu przeszłego, do polityki mieszać się nie zamierzamy. Tak jest. Żegnamy Was i serdecznie zapraszamy na drugą część naszej rozmowy z ojcem Stanisławem, na ciąg dalszej opowieści o tym, co łączy Łysą Górę i Czarny Ląd, a zwłaszcza co łączy z nią krainę krewetek. Będzie ciekawie i nader wesoło. Mówili do Was Paweł Kobus i Paweł Wojtyś. Cześć! Hej!